Dzień dobry, jesteśmy w pracowni witrażu i szkła artystycznego. Jest to pracownia przeznaczona głównie dla edukacji artystycznej, ale nie tylko. Studenci grafiki również mogą tutaj zapoznać się z tajnikami szkła. Studenci, którzy tutaj przychodzą, zazwyczaj nie mieli nic wspólnego ze szkłem. Jest to ich pierwsza styczność z tą materią. Dlatego wszystko w tej pracowni zaczyna się od projektu, od zadanego tematu i rozwiązania danego problemu. Pod względem rysunkowym, kompozycyjnym, malarskim, studentom mówię, żeby na razie na początku nie myśleli szkłem. Oni mają zrobić dobry projekt kompozycyjny. Dopiero później, przy pomocy mojej asystentki również, próbujemy wszystko i przenosimy na szkło. Studenci pierwszego roku rozpoczynają od technik klasycznych, witrażu klasycznego. Zapoznają się z technikami malarskimi, malują konturami, patynami, emaliami witrażowymi. Każda warstwa jest osobno wypalana w piecu witrażowym. Tych warstw może być kilka, nawet kilkanaście jak trzeba. I to jest taka pierwsza podstawa. Później uczą się składać witraże w ołów, zapoznają się z innymi technikami, na przykład techniką mozaiki witrażowej, techniką Tiffany'ego, rzeźbienia szkła, elementami fusingu, czyli zgrzewu. Te techniki, które tutaj w tej pracowni oferujemy, zależne są przede wszystkim od projektu. Projekt jest najważniejszy i później dobieramy te techniki w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać wyraz artystyczny. W 2019 roku, kiedy zaczęłam tutaj swoje studia magisterskie, nie miałam styczności ze szkłem artystycznym. Był to przedmiot, który poznałam dopiero w momencie, kiedy już dostałam się na studia. Szkło artystyczne porwało moje serce do tego stopnia, że pracę magisterską będę kończyła z tego kierunku. W ciągu pierwszego roku, zanim został wprowadzony pierwszy lockdown, w trakcie zajęć na pierwszym semestrze poznałam mnóstwo technik, które są w szkle. Stworzyłam cykl prac, które powstały jako mozaika na zimno, powstała mozaika na gorąco, powstała praca, która jest poprzez malowanie, poprzez piaskowanie. Jest również technika Tiffany'ego i technika ołowiu, która na mnie czeka, kiedy pracownia będzie otwarta. Przeprowadziłyśmy razem z profesor Peką konserwację secesyjnego witrażu. No i tak poszło to dalej, że kolejną moją pracę była inspirowana również witrażem klasycznym. Jest to tak jakby złożenie i tak jakby moja propozycja, ale z elementów składowych tradycyjnego witrażu. Tutaj łącznie tych warstw było bardzo dużo. Chyba 10. 10 warstw, ponowne powtarzanie konturu, samego cieniowania, potem stopniowo kolory, wszystko oczywiście w odpowiedniej kolejności, bo wszystko ma znaczenie, czy farba jest na bazie srebra, czy złota.